Hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Elżbieta Iron i zapraszam Was na ostatni odcinek z głównego wątku z Alana Wake'a Remasteru. Jak mówię, są jeszcze pisarz i sygnał, dwa dodatki, które mniej więcej godzinę zajmują. Mniej więcej godzinę to chyba zajmują te odcinki. Więc zobaczymy, jeszcze się zastanowię, czy faktycznie podzielę na dwie części. Pół godziny, coś takiego, czy rzucę w całości, jak zrobiłam z dodatkami do konfronta. Tymi złymi dodatkami. Wolę o nich zapomnieć. To było naprawdę zło. Wielkie zło to było. Ja tego nie rozumiem, o co chodzi. Jej. Jedziemy sobie ten. Kolejką? Czy da się zatrzymać ten hamulec? Czy po prostu jedziemy? Nie będzie dało się. Chyba nie. Ale wydaje mi się, że coś nam tu przyjdzie. Przyleci. O, właśnie. Będziemy mieć ptasiorki. Więc... No kurde. Dobra. No kurde, zaraz się to zwali w nogi. Ja tu mam punkt zapisu. Pewnie muszę iść do góry. Poważnie, ptaszki będą mnie ten... Halo, ja chodzę po drabinę. Proszę się odkleić. No proszę się odkleić! A kysz! Ja muszę wózek popchać. Już? Mogę? Chyba tak. No. Aj. I hops. O Boże. Zorientuj się. Spływajcie, ptaski. Dobra. No tu gdzieś widziałem jakieś takie... A może to jakieś pojedyncze są. No spoko, zaraz i tak nas jakieś... Ożby w życiu! Kto? Skąd? Gdzie? Aha, glut. Kto? Skąd glut? Patrzcie pod nogi. Czy jakiś brzydki glut was nie gryzie po stopach? To zaś glut. Poważnie glut. Glut naciąga. Morderczy. Uuu, koledzy. I glut. Ale widzicie, wykrycia. No kurde. Dużo was tu. Chciałabyś trafić. Glut pod nogami mam. Gdzie uciekasz? A ty gdzie? No, zostało nam już te... błyskowe... granaty. Wiecie, one są bardzo dobre, wiecie. Zawsze wam uratują skórę właśnie w takich trudnych sytuacjach gdzieś. Jak przyjdzie wam 20, może nie 20, ale... Przyjdzie wam trochę ludu i o Jezus Maria. To nie fajnie.
Rakietnica. Rakietnica też fajna. Też bardzo fajna rakietnica. Też wam uratuje skórę. Milion razy. No i tyle. Biegnij, Alan. Dobrze, dobrze idziemy. Aha, nie ma przejścia. No chodźcie, cwaniaki. Aha, ten szybki chyba, co? O kurde. No nie jest taki straszny, no jedynie to, że właśnie... No chodź tu, bo mi czas antenowy przedłużasz, no! No, jego trzeba naświetlić porządnie, niestety. I ty z jego mankament, tego gościa. Już blisko. Już! Przestanie skakać jak królik. No i po gościu, no. Dobra, zostawiam te gluty potłumione. Macie niespodziankę! Bum! O kurde! O kurde, żem źle rzuciła! Obydwoje dostali? Chyba tak. A tu nie. Ale by były jajca. Dobra, tu mamy ten, możemy sobie odpalić. Zróbmy to jak najszybciej. Dobra, baterię mamy na full. Randomowa beczka. Co? Która raczej wam się przyda pewnie. No nie, jeszcze ten szybki został. No chodź, no kolejny cwaniak po prostu. Masz szczęście. Co zaś? Szkoda marnować na nich. A łódź. No i nie wyjdę czy od tamtej drugiej strony. Albo nawet od tej. Aha, rozumiem. No trafiłeś, gratulacje. Kogoś to trafiło? Nie. Czy tych cwaniaków tu jest dwóch? Chodźcie do mnie. Nie. Cwaniaków jest dwóch.
Ale wy jesteście naprawdę wkurzający. Okropni. Okropni. W nosie was mam, idę do przodu. Ale wy będziecie za mną podążać, ja to wiem. No dajcie się kuźwa złapać, no! Dobra, jeden był, wydawało mi się, że ich jest dwóch. Wiecie, to jest takie na siłę, na ten... przedłużanie gry, nie lubi takich sytuacji. Nie lubię, jak najbardziej nie lubię. To jest zło, największe zło. Jakie twórcy mogą zrobić w grze. Bo to już prawie koniec to jest, no nie? Ale jednak nie. To tam czy tam? Chyba do góry i w prawo. Co jeszcze? W wagonie, tylko nie wiem w którą stronę. W lewo, w prawo? Oj, Alan, ale ty przedłużasz mi życie. Znaczy twórcy. O Jezu. Co mi jeszcze rzucicie na głowę? Akurat te beczki fajne są. Gluta ominęłam. Dobrze, żebym nie wdepnęła sobie. Już jesteśmy tam przy tym miejscu? Nie, jeszcze nie. Nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo w życiu. Skrytka. Oko, mamy granaty, mamy rakietnice, dodatkowe naboje. I tam tu mamy shotguna, a jak tam moje ten? No chyba naprawdę chcecie, żebym tego shotguna zaczęła używać, co mnie tak średnio. Też będzie walka z hordą. W cudzysłowie, oczywiście. No tu musimy. No tak, musimy generator, ale. Zobaczmy, gdzie jest ten. Aha, tam jest. Zaraz nam wyskoczą. Jak będziemy wracać, pewnie. Za dużo tego tu. Co jest? Co jest? Aha, do rakietnicy. No to rakietnicę będziemy używać. Aha, już słyszę. Słyszę. Chodź, rakietnicy mam dużo. A moglibyście tak upę. Upieraźniej ponoć. Uhu! Poleciał w kosmos! Trafiło go to tam, kuźwa, czy ten mi przeszkodził? No nie, no to już za późno. Tak, prąd go popieścił, super. Super duper prąd. Dobra, pasi mi. Tamten, nie wiem, gdzieś wyfrunął poza mapę, ten szybki, nie wiem, co się z nim stało. Jakoś się nie będziemy tym przejmować, co? Tak, chodź, ta kabel! Kabel! Patrzcie, tam kabel buja. Jeszcze tu by się jeden przydał, taki drugi. To albo jeden, albo drugi by trafił gości. Dobra. O, no, żarówkę mi zepsuł i kolejną. W tej grze nie ucierpiały żadne żarówki.
Znaczy wszystkie. Nie, tylko jedna. Reszta to są tylko dźwięki podjumane z tej jednej biednej żarówki. Turn back now. Nie! Poważnie. A mogę ten? Muszę też rakietnicę użyć, jak widzicie. Ejże, kuźwa, beczka, a ty, ty. Dzień dobry. Żegnamy. No weźcie tą łódź. No. Już, koniec, dobranoc. Chciałam, że drzewo mi zaraz spadnie na głowę. Nie, nie rzucaj we mnie kamieniami, no. Boli. O kurde. A, myślałam, że mogę przeskoczyć, no dobra. Tego nie mogę przeskoczyć. Nie, dlaczego? Dlaczego nie? Dobra, musimy iść na dół. O, żeż ty w życiu! Halo, nie biegnie. Ała. Biegnij, Alan! Oż ty wózki! Oż ty auta! Puść mnie! O, rakietnica może... Ała! Nie, to już końcówka, pamiętam, coś takiego było. Nie! Alan, miałeś mi skoczyć. Alan, proszę cię! Skocz! Wiecie, to można ominąć. Może nie tak. Aha, rakietnica. Jedziemy z rakietnicą, ludzie. Tylko w co? Nie wiem w co. Ups. Patrz, mam rakietnicę. Trafię za każdym razem. Chyba, że... Tasiury! Odwalcie się! Ja tu walczę z bossem. Wow, będzie 20-minutowy odcinek. Nie wiedziałam, że to taki krótki ten ostatni epizod był. Jest. Był. Jest! Alice! Wróć! Nie. Na pewno koniec, a co to z latarnią? Też skoczę! Jej! Jak kurde. Stryknij. O kurde. Nie, byłem w błędzie. To wszystko miało się tak skończyć. To był tylko koszmar. Baby, you were having a bad dream. It was just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Nie. Turn the lights on. Nie ma światła. Elektrownia nam światło włączyła. Nie, jeszcze nie koniec. Nie, światło daj! Oddaj światło. Widzicie, że co się dzieje na zewnątrz, to nie jest normalne. Dawaj pstrykacza, kuźwa mać, oszustko.
Nie, nie biorę pigułek. No po co było pigułek? Oddawaj pstrykuca. Clicker. Nie, ja nie jestem Tom, kuźwa mać. No, było coś takiego, że będziemy świecić na ten. Ty też jesteś sztuczna. Jak to ma zejm? You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. No, latarnia przecież była na końcu, chyba z tego, co mi się wydaje. I właśnie świeciło się takie napisy, jak tu był ten. O nie, jest mnie dwóch! Nie, tak, Mr. Scratch. On będzie w drugiej części, to jest American Nightmare, czy coś takiego. Nie, napisałem siebie gorszą wersję. Stryk. No, to jest taka końcówka, tam chyba latarnia na końcu jest. Tak, będziemy świecić w ten, napisy. Shopping cart, phone. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Aha, możemy sobie ten... O kurde. Great. Długo to zajmuje. Znaczy, wiecie, mogłabym to w taki sposób zrobić. Hello? A, idea of path, czyli musimy sobie w path świecić, ale tych chyba już nie mamy ten. No i zawsze z któryś tych musicie wybrać. Fon zawsze wam podpowiada. Jeśli nie wiecie. No wiadomo, bridge tutaj, no. Możemy odebrać oczywiście. Tylko przestań gadać! What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on! What are you doing, Alan? Stop! Put the light back on! It wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara! Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. Poświećmy sobie w telefon. Jeśli będziemy mieć... No chatę, no wiadomo, no to build like cabin. Takie ciekawe zakończenie troszkę. No i tu już mamy tą latarkę taką, wiecie, że raczej nie zabraknie nam tego, no, baterii w niej. No niestety tu mamy beard jedynie chyba. Your husband refused to do as he was told. All he had to do was write what I wanted him to write. Now it's too late. Nie, dlaczego jest za późno? Nie jest za późno, nie kłam. Ode mi żonę, kurde. Now you will never get her back. Oh no, ona jest na dziurę. I ty jesteś. I am much older than you. Wow, naprawdę? Older than your first work of art. Stryknij. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. No pstryk. No. A to żona.
Nie no, raczej nie. No, to będzie koniec. No, właściwie jeszcze pamiętam tą całą sytuację ze świeceniem w dane te wyrazy. Właściwe oczywiście. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Nie, tylko spadłam z ten się, poręcz się złamała. Oh no! Kacz! Pewnie on mu ratuje tym razem, no nie? Coś mi się takiego... Nie. Alice, czy ty żyjesz? Alice! Pewnie tak. Tak się właśnie zastanawiam, już wcześniej wam mówiłam w tym odcinku, że co oni mogli tam wymyślić w tych dodatkach takich, tych dodatki dodatkowe. Co tam mogło być? Nie mam zielonego pojęcia. No tak jak mówię, ich nie widziałam w ogóle jeszcze. Jej, wypływa, uwolnił mnie z głębi oceanu. Mrocznego oczywiście. A nie była zamiana czasem? Zamiana, że właśnie zamienił się miejscami, tak jakby, no nie? Że Alice przeżywa, a właśnie Alana wsysa, no nie? Właśnie nie pamiętam tego zakończenia jakoś tak szczególnie. Nie mówię, że było złe oczywiście, nie o to chodzi, ale... No właśnie. Nie ma męża, poszedł. Poszedł na nowy, wymienił się. Może to będzie gdzieś tam pociągnięte dalej. Że uda mu się wyjść jakoś. No na pewno, no bo tak jak mówię, tam American Nightmare to mniej więcej on wrócił, więc jakoś to muszą uzasadnić pewnie w tych dodatkach. Druga część się szykuje, więc... No, i tyle w temacie, więc... Nie mam pojęcia. Pewnie będzie musiał z tą złą wersją siebie też powalczyć... jakoś. Chyba, że to właśnie w American Nightmare, bo tak nie grałam za bardzo. Chwilę tylko odpaliłam, wtedy miałam też problemy z tym komputerem i tam gdzieś... Artefakty się pojawiały, w cudzysłowie. Tak, wszyscy żyją, to był tylko jego wymysł. To się świetnie bawią, tylko nie Alan. No zobaczymy. Chyba, że będzie on po tej mrocznej stronie teraz. Coś tam pisze. It's not a lake. It's an ocean. Oh no. Alan, wake up. Ale dobranoc. Dobrze, jak widzicie, kończymy sobie odcinek głównego wątku. Tak jak mówię, historia świetna, klimat świetny. Jeszcze jako tako nie ocenię, no bo liczę na to, że faktycznie coś tam. No nie, no weźcie.
przeskipię ten, bo tu już prawa autorskie, ja słyszę, co to jest. Mogę, mogę. I nie będę oceniać, tylko tak jak mówię, pokażę wam. Pokażę wam, dacie sobie odcinki i no normalny, ja grałam na normalnym, więc wybieracie sobie normalny i macie 6 tych epizodów i macie odcinek specjalny, sygnał i pisarz. Więc następne odcinki, wydaje mi się, że zrobi jeden cały duży odcinek. Nieraz mi się zdarzyło 50-parominutowe odcinki, więc nie będzie żaden problem. Więc zrobię sobie osobno jeden, drugi. No i zobaczymy, czy jak ten Alan wydostanie się stamtąd. Nie mam pojęcia, no to jak mówię. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami, zostawiam je gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry, z odcinka specjalnego Alana Wake'a Silver Sea Remastered. Zobaczymy. Tak jak mówię, to już będzie na ślepo, na świeżo. Nie mam pojęcia, czego się tam spodziewać. Tak jak mówię, no jedynie mogę się spodziewać tego właśnie, że gdzieś tam będziemy próbować się wydostać stamtąd i wrócić na prawdziwy, prawdziwy, realny świat czy coś takiego. No i chyba tyle, no nie? No nic. Dzięki. Cześć.